Gościem Radia PIN jest dziś politolog profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry. Związkowcy czy rząd? Kto po wczorajszym strajku jest górą? Chyba społeczeństwo. Przynajmniej ta część społeczeństwa, która jest osierocona. Dlaczego? Dlatego, że rząd zajmuje się na ogół przedsiębiorcami, kapitałem, światem finansów, makroekonomicznymi wskaźnikami. Opozycja, jeżeli chodzi o PIS, zajmuje się smoleńskiem, jeżeli chodzi o palikota, zajmuje się no, kościołem e, różnego rodzaju dewi dewiacjami. E, z SLD jest na rozdrożu, czyli Zajmuje nie... się głównie sobą. E, tak. E, w związku z tym e, jest coraz to większa część społeczeństwa, e, po pierwsze ci, którzy muszą wyjeżdżać za pracą, muszą, bo przez nie chcą. Po drugie ci, którzy są zmarginalizowani w kraju, zatem bez pracy, czyli bezrobotni, już prawie 2 miliony. E, ponadto ci, którzy są na umowach śmieciowych, czyli de facto są ubezwłasnowolnieni finansowo i życiowo, bo nie mogą brać ani kredytów, nie mogą płacić za y, ubezpieczenia. Y, w związku z tym rośnie grupa Polaków zostawiana na samych, samym sobie. No, tylko pytanie, czy to właśnie Piotr Duda i, i NSZZ Solidarność są najlepszymi reprezentantami tej grupy? I czy te postulaty, które y, na sztandarach niesie Solidarność, to są dokładnie te postulaty, czy te bolączki, które y, no, ma większość społeczeństwa? A Albo kto? ci, którzy A są, kto? jak pan mówi, osieroceni. A, kto? A kto? kto? Oczywiście, że powinna tym się zajmować, powinien się zajmować tym Sojusz Lewicy Demokratycznej. To jest sprawa oczywista ale zajmuje się sobą, ponieważ... No, no tym na... powinni się chyba zajmować wszyscy politycy. Kłopotami bezrobotnych na przykład i tym, tak. żeby rynek pracy znaczy był... Może nie tylko kłopotami z... bezrobotnych, co koncepcjami yy, 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 tworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast w tej chwili wszyscy zajmują się, jeżeli chodzi o rząd, jeżeli chodzi o partie parlamentarne, równowagą budżetu państwa, zajmują się zmniejszaniem zadłużenia państwa, zajmują się interesami biznesu, żeby miał łatwiej, żeby mógł dalej... Wyzyskiwać ludzi, to znaczy taniej. No, ale też biznes tworzy miejsca pracy, tak? Znaczy wie trudno pani, nie Jeżeli państwo w zostawiło w obywateli, momencie... państwo zostawiło obywateli, oddało ich um, przedsiębiorcom, to przedsiębiorcy sobie już z tymi ludźmi pracy poradzą. I no państwo... ale trudno, żeby państwo gwarantował, gwarantowało I, ludziom i, pracę. A wie pani. Wie pani ja, ja, ja przypominam sobie taki czas i widzę takie państwa, które jednak y, nie zostawiły rynku pracy samemu sobie. Y, ja nie wiem, czy rynku... W Polsce neoliberalizmu, czyli dominowania filozofii maksymalizowania zysku jako głównej filozofii funkcjonowania rynku jest najlepszym sposobem na rozwój cywilizacyjny. W Polsce dostrzegamy ten neoliberalny to, to, to prześlenie neoliberalne, kiedy rząd i, wszyscy, i wszystkim innym wydaje się, że jeżeli rynkowi oddamy inicjatywę, to rynek będzie bardziej propaństwowy niż partie rządzące. Otóż rynek nie jest propaństwowy, rynek jest... Profinansowy. Ale rynek też tworzy miejsca pracy. No Trudno, żeby to, to państwo tworzyło? Nieprawda. To nie rynek tworzy miejsca pracy, rynek jest miejscem y, realizowania zysku. Y, y, zajmować się zatrudnieniem miejscem i pracy powinno państwo. Państwo oczywiście nie bezpośrednio, ale powinna być wizja y, prowadzenia takiej polityki gospodarczej, która prowadziłaby do przywrócenia Polsce przynajmniej części y, y, Reindustrializacji naszej gospodarki. Myśmy przez 20 lat praktycznie rozwalili całą polską gospodarkę, rozsprzedając ją różnego rodzaju cwaniakom, albo tak zwanym przedsiębiorcom, którzy zajęli się już tylko i wyłącznie własnym zyskiem, ograniczając po pole manewru, czyli ograniczając obecność zatrudnionych do minimum. To znaczy potrzebni są oni tylko wtedy, zatrudnieni ludzie pracy, jeżeli tworzą zysk dla przedsiębiorców. Trudno też zatrudniać kogoś, que tá jest tylko kosztem, a nie przynosi zysków, prawda? No bo... W te... Wie pani, to po co państwo, jeżeli państwo... Może wtedy stworzymy świat korporacji, może wtedy stworzymy świat finansów, może oddamy... Po co, po co w takim przypadku rząd, po co ministerstwo pracy, po co ministerstwo gospodarki i skarbu, jeżeli to ma być tylko instrument ułatwiania procederu wyzyskiwania przeciętego Kowalskiego? Piotr Duda ma szansę wejść do Sejmu w przyszłych wyborach? Ma szansę zrobić karierę polityczną na fali tego strajku? Nie są... Nie sądzę. nie sądzę. Ja myślę sobie, że to ten strajk wczorajszy, ta próba strajku wczorajszego wykazała, że duża część polskiego społeczeństwa jest nieaktywna. Tam... Bo nawet to zainteresowanie strajkiem nie było tak duże, jak spodziewali oczywiście, się związkowcy. Oczywiście. Polacy stąd w są w tej chwili zdezorientowani. Ta najaktywniejsza część Polaków, ponad 2 miliony jest za granicą. Ta druga, bardzo aktywna być może część Polaków jest poza pracą. A Może to nie jest po prostu ta aktywność, której Polacy oczekują. Może faktycznie Solidarność i Piotr Duda nie reprezentują ich interesów. Może ludzie nie rozumieją tych postulatów i e, dlatego nie poparli e, tego strajku? Pani, wszystkie zmiany gospodarcze, jakie zaszły w Polsce, doprowadziły do tego, że związki zawodowe dzisiaj to zaledwie 50% wszystkich zatrudnionych. Wszystko zostało sprywatyzowane, a w sektorze prywatnym związków zawodowych nie ma, e, lub też są na pasku przedsiębiorcy. E, w związku z tym. Tak jak Polacy zostali ubezwłasnowolnieni poprzez neoliberalne porządki w gospodarce, tak i ruch związkowy w Europie w ogóle, a w Polsce zwłaszcza, został także ubezwłasnowolniony. To znaczy, część pracowników ruchu związkowego zatrudnionych przez no, przedsiębiorców w końcu bardzo dobrze zarabia no sam Duda, jeżeli popatrzylibyśmy na jego pasek, to jest to więcej niż prezydent. Więcej niż minister. Prawda? Więc mamy z jednej strony... Dlatego a... nie opłaca mu iść do polityki w takim razie. Nie opłaca. No musiał być frajerem, żeby poszedł do polityki. Więc ja myślę tak sobie. Wytworzyła się biurokracja związkowa, która tu biurokracja związkowa żyje własnym życiem i organizuje um, różnego rodzaju działania tylko wtedy, kiedy przyświecać zaczyna im jakiś cel poza związki wywodzące. No właśnie pojawia się taka okol okol okoliczność. Jak premier to tutaj skradzi sobie w walce z takim no, nowym przeciwnikiem, do tej pory na salonach brylował, rozgrywając przywódców politycznych, a to Kaczyńskiego potrafił rozjuszyć, a to trochę podpuścić Palikota. Jak sobie poradzi ze związkami? Wczoraj hmm. mieliśmy pierwszą próbę. Nie poradzi sobie, dlatego, że... Zwią... Wczoraj sobie poradził. Powiedział, że o, rozumie to, postulaty o, wczoraj, związkowców wczoraj, i oni tak... Wczoraj też nie było stajku. Wczoraj była tylko próbka. Ona nie poradzi sobie z tego powodu, że Platforma Obywatelska nie ma pomysłu na kreowanie w Polsce miejsc pracy. Platforma wartycka jest bardzo dobrym, dobrą partią zarządzającą, postępującą biedą i postępującym zubożeniem polskiego społeczeństwa. Zwróćmy uwagę, że rosną nierówności w Polsce, rośnie bezrobocie, rośnie liczba zatrudnionych na umowach śmieciowych, a więc rośnie liczba ubezwłasnowolnionych Polaków. Mówię o ekonomicznym ubezwłasnowolnieniu. Ten proces postępuje. Ja nie bardzo widzę, w jaki sposób, idąc tą drogą, czyli neoliberalnego podejścia do gospodarki, rząd Donalda Tuska miałby sobie poradzić z tymi problemami. Czy już w kolejnych wyborach rząd Donalda Tuska i Donald Tusk odczuje to, jak pan mówi, ubezwłasnowolnienie na, na, na własnym, że tak powiem, wyniku wyborczym? Problem polega na tym, że Donald Tusk nie ma przeciwnika. No, teraz no, ma Piotra to, to jeszcze nie jest przeciwnik, to jest aspirant do przeciwnika. Karczyński zajmuje się oczywiście, powtarzam, Smoleńskiem. Palikot zajmuje się Kościołem i no, dewi dewiacjami. SLD nie może wyjść z podziwu nad samym sobą. W związku z tym Donald Tusk i Platforma Obywatelska w tej chwili ciągle jeszcze i przez jakiś czas nie będzie miała realnego, rzeczywistego i ja mówię najważniejsze: konstruktywnego przeciwnika. Dziękuję bardzo. A gościem Radia PIN był gdzieś Politolog. Profesor Kaśmierzki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję.